Największy problem podczas splitowania będa się dwa jest zasmokowanie CT. Jeżeli rzucicie słabego smoka, no to tutaj jest olbrzymia dziura i tak naprawdę przeciwnicy widzą wszystko. Dlatego bardzo ważne jest rzucenie odpowiedniego smoka w tym miejscu. Aby to zrobić, ustawiacie się za Xbox'em, szukacie deski z dwoma takimi O, która jest obok deski z trzema takimi. Mierzycie na wysokości tej kropki tutaj po prawej i na kusku robicie jumpfroła. No i smok ląduje idealnie w tym miejscu, tak naprawdę odcina tutaj całe CT i to. Jedna pozycja, o którą potencjalnie możecie się bać, to. Tutaj, o. Natomiast to zawsze możesz tutaj dożyć jeszcze jednego smoka i już nie będziecie się musieli o to martwić, nie? nie? wydaje mi się, żeby się dało zasmokować jednym smokiem zarówno to, oraz to. To jest rozwiązanie, które możecie zastosować. Dodatkowo z tej pozycji taki dość mało oryginalny fleszyk ustawiajcie się tutaj, po prostu mieszcie sobie na to i rzucacie o tak. No i ten flesz wybucha idealnie tak, żeby oślepić w tym miejscu snipera.